Narysuj w układzie współrzędnych proste opisane równaniami poniższego układu równań. Ile rozwiązań ma ten układ? Dobrze, czyli mamy układ równań, dwóch równań z dwiema niewiadomymi. To są równania liniowe. Pierwsze równanie jest y równe 3x plus 1, a drugie równanie jest 2y plus 4 równe 6x. Czyli co? Czyli pierwsze równanie jest w postaci kierunkowej. Czyli co? Czyli to 1 to jest punkt przecięcia osi y, prawda? To jest współrzędna, bo to jest wartość y dla x równego 1. No jeżeli x jest 0, przepraszam, dla x równego 0. Jeżeli x jest 0, to y jest 1, czyli wobec tego mamy ten punkt tutaj, czyli y równe 3x plus 1. Współczynnik kierunkowy jest 3, prawda? To jest współczynnik kierunkowy. Czyli co? Czyli on oznacza, że jeżeli się przesuniemy z x w prawo o 1, no to x nam, y nam wzrośnie o 3, czyli tak, 1 w prawo, 3 do góry. Czyli tutaj mamy kolejny punkt. 1 w prawo, 3 do góry. A jeżeli w lewo, to do dołu, czyli 1 w lewo i 3 do dołu, czyli tutaj. 1 w lewo, 3 do dołu. Dobrze, czyli mamy te punkty i możemy je teraz połączyć, żeby narysować prostą. Powiedzmy, że to jest jakoś tak. To jest prosta y równe 3x plus 1. Dobrze, teraz druga prosta. No, druga prosta nie jest w postaci kierunkowej, więc może najpierw doprowadźmy ją do postaci kierunkowej. Czyli co? Tą czwórkę przerzucimy na lewą stronę, to znaczy odejmujemy czwórkę od obu stron tego równania i dostajemy 2y równe 6x minus 4. No i co? I teraz, żeby mieć to równanie w postaci takiej jak tutaj, czyli jeszcze musimy mieć y po lewej stronie, czyli dzielimy przez 2. No, czyli dzielimy przez 2. W ten sposób otrzymujemy y równe 6 przez 2, czyli 3. 3x, a 4 przez 2 to jest 2. 3x minus 2. Czyli tym razem punkt przecięcia jest minus 2, czyli tu jest minus 2. No i współczynnik kierunkowy też jest 3, to znaczy, prawda, 1 w prawo, 3 do góry, 1 w prawo, 3 do góry, 1 w lewo, 3 do dołu. No i 1 w prawo, 3 do góry. To jest ta druga prosta. No, czyli to jest prosta opisana tym drugim równaniem, czyli y równe 3x minus 2. No dobrze, czyli mamy te dwie proste. Wygląda, jak gdyby one się nie przecinały, prawda? To są proste, które mają te same współczynniki kierunkowe, zatem są równoległe, a różne wyrazy wolne, czyli to są dwie równoległe proste. Czyli one się nie przecinają. Teraz tak, prosta niebieska to są współrzędne tych punktów, które leżą na prostej niebieskiej, to są rozwiązania pierwszego równania. Natomiast współrzędne punktów, które leżą na tej prostej pomarańczowej, to są rozwiązania drugiego równania. Teraz rozwiązania układu równań to są punkty, które muszą spełniać, to są liczby, które są współrzędnymi punktów, które leżą na jednej i na drugiej prostej, czyli to są współrzędne punktów przecięcia tych prostych. No ale to są proste równoległe, prawda? Bo one mają te same współczynniki kierunkowe, i różne wyrazy wolne, czyli to są dwie różne proste równoległe, a zatem one się nie przecinają, czyli te proste się nie przecinają. Nie przecinają. Czyli układ równań nie ma rozwiązań. Nie ma rozwiązań.
Czyli ten układ równań nie ma rozwiązań. Inna nazwa na to zjawisko to mówimy, że wtedy układ jest sprzeczny. Czyli układ jest sprzeczny.